Zanim zabrzmiały pierwsze dźwięki Poloneza, do zebranych w Auli Forum zwrócił się dyrektor Zbigniew Gołębiowski. Nadszedł długo oczekiwany wieczór studniówkowy. Jeszcze nie tak dawno rozpoczynaliście naukę w naszej szkole, a już po 3 latach nauki w liceum, po 4 latach nauki w technikum, zaczynamy odliczać 100 dni do egzaminu dojrzałości. Dobrze zdana matura będzie dla Was przepustką do najbliższej przyszłości. Z życzeniami do uczniów zwrócił się starosta Marek Tramś, a po nim w dosłownie 2 zdaniach burmistrz Wiesław Wabik, i to najkrótsze przemówienie zebrało największe brawa. Szczerze, że nie będziecie nic pamiętać z dzisiejszych naszych przemówień. W związku z powyższym życzę Wam wspaniałej zabawy i abyście zapamiętali przynajmniej tą dzisiejszą imprezę. Bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo. Był to też widoczny znak, że czas słów dobiega końca i najwyższy czas na zabawę. Po to, aście wszyscy stanęli w pozycjach i zabrzmiały pierwsze dźwięki. Studniówka. Pierwszy dorosły bal w życiu, poprzedzony co prawda tym na zakończenie gimnazjum, ale ten na 100 dni przed maturą nie ma sobie równych, bo też i tradycję ma o wiele dłuższą. Bal, wiadomo, muszą poprzedzać przygotowania, dotyczy to zwłaszcza dziewcząt, ale dzięki nim prezentowały się wyjątkowo pięknie. Prowadziłaś dzisiaj poloneza z panem dyrektorem, to takie chyba trochę stresujące i odpowiedzialne. Tak, bardzo się stresowałam, ale myślę, że dobrze wyszło wszystko. Czy przed wami jeszcze polonez w rynku też będziesz prowadzić? Mam nadzieję, że tak. Powiedz mi, jak przygotowania? Długo się przygotowałeś i nie pytam już o poloneza, raczej o te takie rzeczy przyjemniejsze, sukienki, fryzury, te rzeczy, więc jak tam wyglądały te przygotowania? Tak, sukienka się siła od paru miesięcy, no a fryzura oczywiście dzisiaj. No i wiele, wiele godzin przed studniówką. No dziewczyny, to najpierw może tak, najpierw o wrażeniach z poloneza. Na mnie zrobił bardzo duże, ja przyznam się szczerze, że wzruszające dla Was to jakie emocje? No, na pewno stres, tak. Przede wszystkim ręce się trzęsły, bo długo ćwiczyliśmy, ale wiadomo, że jak tyle ludzi patrzy, to
To jest jednak stres. I... Większe zmartwienie o partneru? Czy ja wiem, w sumie to nie, równe raczej. A przygotowania do tej studniówki? Piękne jesteście, zresztą wszystkie tutaj dziewczyny, no i oczywiście chłopcy też przystojni. Więc troszkę o przygotowaniach, krótko, długo, wielkie poszukiwania, zastanawiania? No właśnie poszukiwania były długie i nie mogłyśmy nic znaleźć, właśnie sukienek, bo właśnie ciężko jest dostać, jakieś takie ładne. Takie nieco... nie powtórzyły. No właśnie. Niepowtarzalne to jest właśnie najtrudniejsze. Ale już makijaż, fryzura już łatwiej było. No właśnie, fryzury u fryzjera chyba, tak? Tak, ja u fryzjera. Tak, ja to samo, tak. Trzeba było. Najlepiej. Specjalisty. A makijaż same? Jak to? Tak, ja sama. Ja akurat też u fryzjera byłam, pani akurat zrobiła mi makijaż i fryzurę. No, także... macie buty na zmianę? Mamy oczywiście. Później... Mam nawet obcasy na zmianę wygodniejsze. Tak, bo do 6 rano będziemy się bawić, więc... Musimy jakoś hulać. Parę dni temu jeszcze w klasie, dzisiaj piękna, na balu. Wszystko się udało tak, jak zaplanowałaś? Tak, wszystko jest idealnie. Mama się spisała z włosami, widzę? Tak, próbowała z 3 razy, ale się udało. A powiedz mi, ten polonez długo ćwiczyście? Jak długo to ćwiczyliście? Oj, to od... No to grudnia. Tak. I udało się chyba. Tak. Jeszcze było parę zmian na koniec, ale wszystko wyszło ładnie. Panowie nie odbiegali elegancją od partnerek. Równie piękni, choć bez fantazji, bo wiadomo, że ciemny garnitur to obowiązujący strój na taki wieczór. Okazuje się, że panowie, którzy byli osobami towarzyszącymi, mają już pewną praktykę i doświadczenie w zabawie studniówkowej. Widać, ci, którzy potrafią tańczyć, cieszą się szczególnym wzięciem na rynku. Panowie uczniowie, czy panowie osoby towarzyszące? Towarzyszące. Pierwszy raz na studniówce? Nie. No to już rutyna, można było powiedzieć. Długo. No tak czasami, codziennie wstałem, myślę, o, za tydzień mam studniówkę, musisz przygotować, nie? Czyli polonez bez stresu? Bez żadnego stresu, wszystko pod kontrolą, nie ma żadnego problemu, wszystko wesoło. Panowie uczniowie, czy panowie od osoby towarzyszące? Od osoby towarzyszącej. Proszę bardzo, to pierwsza studniówka, czy nie? Nie, wczoraj była pierwsza. To już tak rutynowo prawie. Lecimy z tematem ostro. To polonez nie stresując? Nie, jak się nauczy, to bez problemu. Pan uczeń czy pan osoba? To osoba towarzysząca. Jak tam pierwszy raz? Nie, to już kolejna. Już czwarta z rzędu. Czyli z polonezem też wszystko ok? Tak. A inne tańce, jak tam będą plany? No to się okaże, jak się rozwinie impreza. Sobotni wieczór to był czas zabawy, ale wiadomo, że przed młodzieżą okres wytężonej pracy. Te ostatnie 100 dni warto wykorzystać, bo może to zaważyć na przyszłość. Za 100 dni matura, jak tam przygotowania do matury? No jest ciężko, szykujemy się, staramy się uczyć jak najwięcej teraz, bo wiadomo, że to jest ten okres, który musimy nadrobić wszystko, czego nie umiemy i po prostu starać się. Czyli starosta nie miał racji, mówiąc, że te 100 dni to jest już tylko na zabawę, bo przecież wszystko umieć. Oj nie, na pewno nie, to są długie przygotowania, intensywne na pewno. No dobrze dziewczyna, teraz o planach na poszkole. No ja jeszcze nie mam planu. Wiem, że chcę iść na studia, ale jakie konkretnie, to jeszcze nie mam pojęcia. Ja również na studia i planowałam na psy... na pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Dzisiaj zabawa, co prawda, ale matura już niebawem, jednak tylko 100 dni. To te 100 dni to tak na zabawę, czy na powtórki raczej bardziej? Oj, to różnie. Będziemy starać się na powtórki. A jakie plany po maturze? Technik farmacji w Lublinie. Oj, tam zdjęcie robią moje klasy, to może ja pójdę. Leć, leć. I tak nasza rozmówczyni pobiegła, by dołączyć do koleżanek pozujących do zdjęcia. Czerwona podwiązka na studniówce podobno przynosi szczęście na maturze, ale wiadomo, że więcej szans na powodzenie daje rzetelna wiedza. Tradycją klas maturalnych jest polonez tańczony na balu, który odbywa się na 100 dni przed maturą. Nieco krótszą historię ma polonez tańczony na rynku. Ta tradycja coraz popularniejsza jest w różnych miastach Polski. W Polkowicach pierwszy raz zatańczyli maturzyści 6 lat temu. Kilkanaście minut przed południem zbierać się zaczęli i uczniowie, i rodzice, którzy chcieli swoje dzieci w tańcu zobaczyć. Chcemy też zobaczyć, przypomnieć sobie dawne czasy, jak młodzi byliśmy i sami tańczyliśmy poloneza. A pani po co przyszła? A ja przyszłam, bo tu moja córcia będzie tańczyć poloneza. Nasz wnuk będzie tego? Będzie, bo nasz wnuk tutaj prawdopodobnie prowadził cały ten szereg poloneza. No i niestety, no trzeba iść, przyjść, zobaczyć, bo to jest raz w życiu takie u nas wydarzenie w rodzinie. A podoba się państwu ta tradycja, bo to już... Ja byłam nie raz, tak, oczywiście, że pięknie. Jesteśmy co roku.
Emocje towarzyszyły także młodym ludziom, bohaterom dnia, choć już nieco mniejsze, bo studniówkę mieli już za sobą, tak więc na rynku występowali z pewnym doświadczeniem. Polonez tańczony na rynku różni się tym od studniówkowego, że na rynku tańczą tylko i wyłącznie uczniowie bez osób towarzyszących zaproszonych na bal, stąd jest to grupa mniejsza i to też powód do tego, że czasem w parze tańczyły dwie dziewczyny. No cóż, przewaga liczebna płci żeńskiej dała się zauważyć. Występ jedyny w swoim rodzaju i zdarzający się jeden, jedyny raz w życiu wywołuje emocje i pewną tremę. Co więc jest w polonezie najważniejsze? Pamięt na eka. Żeby dobrze wypaść, żebyśmy wszyscy razem zatańczyli fajnie, równo, wspólnie się połączyli z nauczycielami, jak i z uczniami. Wyczucie rytmu przede wszystkim. Kroki przede wszystkim, oczywiście słuchanie się w muzykę i do przodu. No dobrze ruchy zrobić, nie? Nogami, głową akcentować trzeba dobrze. Dobrze się bawić i nie przejmować, że coś się pomyli. Ma po prostu wszystko wyjść, to jest też zabawa dla nas. Tyle odpowiedzi, ilu zapytanych, a wśród nich tancerz najbardziej doświadczony, niczym podkomorzy w panu Tadeuszu, dyrektor Zbigniew Gołębiowski. Równaj kroki, dobry duch, tak mi się zdaje przynajmniej. Młodzież ćwiczyła układ kilka miesięcy, ten tańczony na rynku różni się trochę od tego studniówkowego, dlatego także ten drugi układ musiał zostać przećwiczony. Można więc powiedzieć, że prawdziwą debiutantką była wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mariola Kośmider, która polkowicki samorząd w tym tańcu reprezentowała po raz pierwszy. W rynku pierwszy raz przed swoją maturą tańczyłam. Parę lat temu dobrych. Jak tam sobie poczucie, jak przygotowanie, bo młodzież ćwiczyła dzielnie no parę miesięcy. Mój partner ćwiczył pół roku, Paweł, licealista, maturzysta. Jestem przekonana, że dobrze partnerkę swoją poprowadzi, czyli mnie, i wszystko się uda. Tradycją poloneza na rynku jest udział przedstawicieli samorządu. Jedni z nich mają wprawę, bo robią to po raz szósty. Inni, bo jeszcze nie tak dawno tańczyli na własnej studniówce. 12 lat temu, dokładnie, minęło w weekend, akurat tak się złożyło, że równo 12 lat temu miałem swoją studniówkę i swojego poloneza. Wtedy nie tańczyliśmy jeszcze na rynku, bo ta tradycja stała się, już nie pamiętam, ale chyba od 8 lat, bądź od 6, coś takiego. Co do jednego, i burmistrz, i starosta są zgodni. O rutynie nie może być mowy. Każdy taniec jest inny, nie tylko ze względu na inny układ choreograficzny. Po raz szósty już tańczymy poloneza w rynku. W tamtym roku tańczyłem z córką. No tak, no różne warunki pogodowe nas spotykają. No wczoraj był piękny dzień, słoneczny. Dzisiaj troszeczkę jest cieplej, ale jest mimo wszystko bardziej nam chłodno. Bardziej, bo jednak troszkę wiadwiej. Ale polonez może nie jest dynamicznym tańcem, ale mimo wszystko rozgrzewa. Ciągle jeszcze wywołuje emocje u pana, czy to już rutyna? Nie, to zawsze są emocje. Także nawet polonez raz w roku tańczony, mimo że po raz szósty, no te emocje zawsze są, ale to jest takie są przyjemne te emocje, poprzedzone oczywiście treningiem, bo wczoraj mieliśmy próbę wielokrotną, żeby się nauczyć tego układu, bo co roku ten układ jest inny. No i dlatego też są trochę emocje, bo ojejku, żeby to dobrze wyszło. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie. Zresztą towarzyszki, które nam obok towarzyszą w tym przepięknym staropolskim tańcu, nie pozwalają na rutynę. One są tak cudowne, wspaniałe i taką przesyłają empatię w naszym kierunku, że inaczej się nie może to stać, aby też i z naszej strony nie było tej empatii i takiego wielkiego przeżycia. Tak jak co roku na zakończenie tańca wszystkie dziewczęta otrzymywały z rąk burmistrza i starosty róże. W tym roku po raz pierwszy pojawiły się także czekoladki. Miły gest, dzięki któremu obdarowani zostali także chłopcy. Trochę słodkości dla nas wszystkich, no bo to jednak zima, jednak chłodno, a poza tym czekoladki zawsze są mile widziane. Polonez, polski taniec narodowy, zwany inaczej chodzonym, który zgodnie z tradycją młodzież tańczy przed studniówką, to często jedyna okazja w życiu, by jakikolwiek taniec narodowy zatańczyć. A okoliczności, w jakich się to odbywa, czy to mroźna zima na polkowickim rynku, czy pełna gala balowa na studniówce, sprawiają, że te kilkanaście minut tańca zapada w pamięć na całe życie.
Młodzież maturalna z polkowickiego zespołu szkół w ciągu kilku dni miała dwukrotnie okazję ku temu, by zatańczyć poloneza, a już wkrótce młodzi ludzie z Polkowic będą mogli systematycznie nieść pomoc innym, zdobywać interesujące i wartościowe doświadczenia. A wszystko to w ramach Polkowickiego Centrum Wolontariatu, które powstanie już wkrótce. Powołaniu do życia tego tworu poświęcone było spotkanie, które odbyło się w środę w sali audytoryjnej Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. O idei wolontariatu, a także pomyśle ujęcia go w systemowe ramy w Polkowicach opowiadała m.in. wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mariola Kośmider. Pomagać chcemy i pomagać lubimy. Co piąty Polak w Polsce pomaga, angażując się w różne organizacje pozarządowe i tak dalej. Ale tu chcemy w Polkowicach stworzyć pomaganie stałe, ciągłe, nieokazyjne, nie od czasu do czasu, nie na zasadzie niewidzialnej ręki, tylko usystematyzowane i prawidłowo. Kto będzie odbiorcą tej pomocy? Mieszkańcy gminy Polkowice w różnych sytuacjach. W sytuacjach związanych ze stanem zdrowia, z sytuacją rodzinną, z kryzysami, jakie występują w rodzinie. Osoby samotne, osoby starsze, rodzice dzieci niepełnosprawnych, te dzieci niepełnosprawne, a czasami sytuacje takie zwykłe, codzienne, życiowe, które nie pozwalają osobom czasami nawet samotnym realizować się. Poprzez wolontariat będziemy chcieli również, żeby przywracać osoby, które w jakiś sposób ze względu na stan zdrowia czy inne okoliczności zostały wykluczone ze społeczeństwa, a chciałyby bardzo wrócić, ale z różnych powodów nie mogą. Chcemy również, żeby nasze Polkowickie Centrum Wolontariatu również wspierało zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w tym roku. Pomaganie to również pomaganie osobom, które potrzebują pomocy w takich właśnie sytuacjach, jakie na pewno będą miały miejsce w czasie wizyty młodzieży z całego świata, też tu w Polkowicach w tym roku. Światowe Dni Młodzieży to doskonała okazja dla wolontariuszy do wykazania się w działaniu, do nawiązania ciekawych znajomości i zebrania niezwykle przydatnych doświadczeń, które mogą być wykorzystane w przyszłości w dorosłej pracy. To wielka wartość wolontariatu. Taka jest idea wolontariatu, że z jednej strony chcemy, aby wolontariusze w każdym wieku pomagali osobom naprawdę potrzebującym, osobom samotnym, osobom często starszym, często schorowanym, ale też miasto czy gmina żyje swoim życiem. I to bardzo takim dużym wydarzeniem, o czym Pan wspomniał, będą Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku. Przez 5 dni młodzi ludzie będą przebywać w Polkowicach. Tutaj na miejscu będą spędzać czas, będą mieszkać i bardzo nam będzie zależało, aby szczególnie młodzi ludzie zaangażowani w wolontariat również pomogli tym osobom dobrze gościć się i czuć w naszym mieście. Jak zachęcić młodych ludzi, żeby jeszcze więcej ich chciało do wolontariatu się zaangażować? Myślę, że możemy o tym porozmawiać dwutorowo. Z jednej strony możemy powiedzieć o Światowych Dniach Młodzieży, które są fantastyczną inicjatywą, z jednej strony typowo kościelną, ale z drugiej strony, która pozwala nabyć bardzo, bardzo ciekawych znajomości, kontaktów, która jest bardzo radosnym wydarzeniem w ogóle wszystkich ludzi na całym świecie. A z drugiej strony myślę, że trzeba powiedzieć o tym, że wolontariat to jest nie tylko jednorazowa, chwilowa pomoc, ale dzisiaj jest to już pewien model, pewien system. I dzięki temu wolontariusz, osoba czy osoba, która chce się zaangażować w wolontariat, będzie mogła nabyć wiele praktycznych umiejętności, nie tylko poprzez samą pracę wolontaryjną, ale także poprzez udział w wielu szkoleniach, w wielu propozycjach, które szczególnie młodym ludziom myślę, że będą pomogą nabyć wielu takich umiejętności, które w przyszłości zaprocentują choćby w momencie po studiach czy po skończeniu nauki wejściem na rynek pracy. Zanim młodzi ludzie zaczną pomagać innym, muszą zostać odpowiednio przeszkoleni. Takie szkolenia będą się odbywać w ramach Polkowickiego Centrum Wolontariatu. Wkrótce Polkowickie Centrum Wolontariatu ma zostać powołane do życia stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Spotkanie w sprawie Polkowickiego Centrum Wolontariatu miało miejsce w środę, a dzień wcześniej rozpoczęła się 16. edycja Jacques Artu, Tygodnia Twórczości Artystycznej Uczniów. W Wiejskim Ośrodku Kultury w Sobinie młodzież brała udział w interesujących warsztatach artystycznych. Dzisiaj robimy maski, które będą rozdawane jako pamiątki dla gości Żakartu. A skąd pomysł na taki wygląd tych masek? Ponieważ cały temat Żakartu jest utrzymany w temacie karnawału, w temacie maskarady. Mhm.
Jak długo wam ta praca zajmie, bo wiem, że dzisiaj macie drugi dzień tych warsztatów. Tak, wczoraj i dzisiaj pracujemy od 16 do 19. Frajda duża? Tak, wesoło, cały czas się bawimy, przygody różne. Wczoraj rozlana herbata, dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzy. Dużo śmiechu, twórcza atmosfera, pewnie efekt będzie zadowalający. No na pewno, już te, które są zrobione, już nam się bardzo podobają, czekamy na następne, które robimy. Żakart zawsze odbywał się w kwietniu, tym razem rozpoczął się wcześniej. W tym roku wpadliśmy na inny pomysł, bo chcemy urządzić żakart karnawałowy i cały program podporządkowany jest właściwie karnawałowi. Stąd ten termin tuż przed feriami. Bardziej dogodny najpewniej dla uczniów, bo kwiecień to tuż przed maturą, przed egzaminami gimnazjalnymi, więc myślę, że dla wszystkich jest to termin lepszy. W trakcie dwudniowych warsztatów artystycznych, które odbyły się w Sobinie, młodzież pracowała z wielkim zaangażowaniem, przy okazji świetnie się bawiąc. Podczas pracy było dużo śmiechu, atmosfera luzu, tak typowego dla procesów twórczych, które prowadzą do powstawania ciekawych rzeczy. Warsztaty rozpoczęły tegoroczną 16. już edycję żakartu. W kolejnych dniach zaplanowano szereg innych wydarzeń, w które młodzież będzie mocno zaangażowana. Bardzo dużo pracy jest, ja jako jeszcze aktorka w teatrze szkolnym, sama wiem, jak to dużo pracy, sobota, niedziela, próby. Później we wtorek mamy dwa występy, nasza grupa teatralna gra. W środę akurat są też warsztaty z pieczenia chleba, w czwartek przyjeżdża do nas teatr, który wystawi nam skąpca na podstawie utworu Moliera, a później również Dziady będzie można u nas zobaczyć. Grane też przez uczniów naszej szkoły i uczniów z Głogowa. Skąd u ciebie i u twoich koleżanek takie zainteresowania takimi artystycznymi formami wyrazu? No zapewne z tego tytułu, że większość z nas to humanistki, gdzieś tam jakiś taki zapał do tworzenia, piszemy, gdzieś się staramy zawsze działać. A myślisz na poważnie o tym, żeby pójść dalej w takich artystycznych kierunkach w sensie twojej edukacji, czy to na razie tak bardziej jako zabawę traktujesz? Raczej poważnie o tym myślę, gdzieś w tą stronę właśnie humanistyki, filologii polskiej, a później no co będzie, to będzie. Młodzież z zespołu szkół rozpoczęła żakart, a młode adeptki koszykówki z gimnazjum nr 2 zajęły drugie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska. W sali sportowej przy gimnazjum nr 2 odbył się finał dolnośląskiej gimnazjady w koszykówce dziewcząt. Wzięły w nim udział 4 zespoły z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleni Góry oraz reprezentacja gimnazjum nr 2 w Polkowicach. Losowanie zdecydowało o tym, że pary półfinałowe utworzyły zespoły z Jeleni Góry i Wrocławia oraz Polkowic i Wałbrzycha. W wielkim finale po przeciwnych stronach parkietu stanęły drużyny z Wrocławia i Polkowic. Dwa najlepsze zespoły się spotkały, aczkolwiek ciekawy zespół z Jeleniej Góry, który trafił w meczu półfinałowym na Wrocław. Tutaj to, czym zaskoczyła drużyna Gimnazjum 39 z Wrocławia, czyli obrona strefowa, w meczu z Polkowicami już nie jest tak ważnym elementem. Zobaczymy. Na razie trzy zespoły w miarę równe. Kto zdobędzie złoto, bo już wiadomo, że Jelenia Góra ma brąz, kto zdobędzie złoto, to jeszcze 3/4 prawie. Mecz niedawno się rozpoczął, tak pana faworytem kto jest w tym finałowym pojedynku? Nie wiem, myślę, że tutaj będzie dużo zależało od tego, jak trenerzy ustawili dziewczęta. Chyba troszkę lepszym zespołem jest Gimnazjum 39 z Wrocławia. Ciekawiej gra, ja tak uważam. Polkowice na pewno z perspektywy stolicy Dolnego Śląska, czyli Wrocławia, są postrzegane jako taki ośrodek, w którym koszykówka jest bardzo mocna. Czy pana zdaniem to się bierze tylko z tego, że mamy tutaj ekstraklasowy zespół, czy jest to bardziej taka kompleksowa praca całego środowiska? Nie, ja myślę, że to, zresztą to widać po mistrzostwach szkół i w szkołach podstawowych, i w gimnazjach, i w szkołach ponadgimnazjalnych. Zawsze Polkowice, jeżeli nie wygrywają, to są w czołówce w tych pierwszych trzech zespołach. Po prostu dobra praca prowadzona od samego początku. No, stworzyły się w tej chwili trzy ośrodki takie. Wrocław, gdzie Ślęza troszeczkę zaczyna procentować to, że gra ekstraklasowy zespół. Wasz zespół, który od dawna jest w ekstraklasie i zawsze ta praca jest. No i Jelenia Góra, która też swego czasu walczyła ze Zgorzelcem, kto jest lepszy w strefie jeleniogórskim. W tej chwili od kilku lat Jelenia Góra wygrywa ze Zgorzelcem. Myślę, że dobra praca przede wszystkim wszystkich trenerów, zaczynając od tych najmłodszych grup wiekowych w Polkowicach, to potem procentuje. Szkoda tylko, że nie procentuje w ekstraklasowym zespole, to znaczy, że tak mało wychowanek
polkowickich trenerów gra potem w finale, w tym ekstraklasowym zespole. Finałowy pojedynek miał dość jednostronny przebieg i zakończył się zgodnie z przewidywaniami wygraną faworyzowanego zespołu z Wrocławia. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska pokonała nasz zespół 72-45. Tytuł wicemistrzowski to duże osiągnięcie naszej drużyny. Zespół gimnazjum nr 2 tworzyły Tatiana Żarnowska, Atena Czerniawska, Martyna Potocka, Martyna Pociecha, Adrianna Rzepecka, Hanna Chorążykiewicz, Marta Krzysiek i Martyna Piskosz, Nadia Grzesiak zostały wicemistrzyniami Dolnego Śląska w gimnazjadzie. Trenerką drużyny jest Joanna Kotwica, której pomaga na ławce trenerskiej Zdzisław Manecki.